Na samym wstępie chciałbym powiedzieć, że przepraszam z góry za ten wielki, jebitny napis u góry Action. Jest to spowodowane, no sam nie wiem czym, ale tu mi nagle mój program odwaliło, komputer mi się zepsuł, więc w ogóle klapa. No ale pomyślałem, że wrzucę, żeby nie urywać, szczególnie, że to może być ostatni odcinek, więc oglądajcie. Cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Don't Starve z DLC Shipwrecked. Otóż jestem tu, gdzie jestem, ponieważ skraszowało mi poprzedni zapis, komputer mi też skraszowało. W ogóle jakaś masakra, już 15 raz to naprawiam. I problem jest, moi kochani, taki, że jeżeli nie oglądałeś poprzednich odcinków, to zobacz, ponieważ tam dzieje się dość dużo rzeczy. Problem jest taki generalnie, że musimy znaleźć rafę korarową, że tak powiem. Rafa korarowa jest nam potrzebna, więc ja bym zaryzykował mimo to płynięcie przed otwarte morze w nosy. To jest bardzo głupi pomysł. Wycofamy się. No to jest bez sensu, bo... Nie no, i to jest prawdopodobnie ostatni odcinek tej serii, no bo umieramy. Zobaczcie, jak szybko spada nam zdrowie, jeszcze noc jest. Może coś chociaż pożytecznego... Coś pożytecznego zrobimy. Nie mogę jeszcze zrobić... O kurde! Mogę zrobić pochodnie. No to tam jolo. Dzidę się wywali, czy tam to... Dobra, zwiedzmy może... No i... Gówno. Dostajemy ostro w... No, nie powiem. No i umrzemy prawdopodobnie w tym odcinku. Muszę sobie ogarnąć, co jest potrzebne do trutki. Na spokojnie, bo nawet nie ma co się spieszyć. No jeszcze to jest potrzebne. Nie no, to już po nas, ja już tu nie widzę innej opcji. Jak sobie umrzeć w spokoju. Wiem, że glony dużo regenerowały życia. Nie mamy. Fajnie. Więc to jest prawdopodobnie ostatni odcinek. Z pierwszego sezonu to nie znaczy, że drugi się nie pojawi. Teraz są, wiadomo, ferie, niedługo się zaczynają. Więc prawdopodobnie i nawet powiem więcej, że się pojawi. Dobra, wywalmy to. I szybko lećmy. Umieramy, co powiem. Potrzebujemy... Jeżeli mnie... To będzie krótki odcinek, więc się nie dziwcie. Jeżeli mielibyśmy jakkolwiek przeżyć, potrzebowalibyśmy następujących rzeczy. Pierwsze to by było rafa właśnie kolarowa. Nigdy nie umiem tego wypowiedzieć. Oraz trucizna, której nie mamy. Żeby zdobyć truciznę, mógłbym spróbować zaatakować jeszcze raz te głupie pały. Co nie zrobię, bo zabrałem dzidę. Dobra, zaatakuję je. Wiem, że mi to nic nie da i tylko potracę. Dobra, mamy! Mamy! Jest! Spadamy, szybko, spadamy! Spadamy. Kurde, zarazili mnie. Spadamy! Szybko, spadamy, damy radę, spadamy, lecimy, spadamy. Szybko, patrzę jak asasyni. Jest, dobra. Mam otrutkę, jeszcze jeden gałgan nas tu goni, okej. Życia za cholerę nie mamy.
Dobra. I teraz potrzebna jest jedna rzecz. Mianowicie odtrutka. W sensie koralowa rafa. Korarowa. Niestety chyba nam się nie uda tego odkryć. Tu mamy jakieś... Jest! 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 Nie ma! To jest biom! Kurwa, ale chamstwo. To jest biom, w którym ten, w którym zazwyczaj mamy właśnie rafę. Ja jebie. Tak, ej, tak chamsko postąpić. To jest jakaś wyspa. No trudno, no nie przeżyjemy, no co zrobić. Jeszcze prawdopodobnie, żeby zrobić tamto, potrzebujemy... potrzebujemy tamtej maszyny. Więc nawet jakbyśmy zdążyli to zrobić, to wrócić się... będzie w pizdu trudne. No trudno, no, ryzykujemy, no co powiem. Oj, 20 życia. Jeden ze sposobów przetrwania... Ej, stop! Czy my nie odkryliśmy... totemu, w którym się rodzimy od nowa? To on się nazywa Kamień Próby? Jeżeli tak, to przeżyjemy, ale wątpię, więc... Chyba go nigdzie nie odkryliśmy. Chyba nie, no. Ale mi się wydaje, że gdzieś właśnie na tej polanie gdzieś on był. Tylko nie wiem, czego zrobiłem. 18 życia, no. Tragedia. Zobacz, jak już daleko jesteśmy od chaty. Nawet jeżeli nam by się udało, to i tak byśmy nie zdążyli w żaden sposób wrócić. Zobaczcie, psychika już mamy też totalnie na minusie. A więc niestety tak zakończy się nasza seria. Tu jest jakaś wyspa jeszcze. Znaczy ten seria. Pierwszy sezon, no. Przynajmniej już wiemy, że nie warto tego atakować. Za chuja. Dobra. Żeby się wrócić i to wszystko, no może jeszcze jakbyśmy znaleźli jeszcze może na przykład zaraz czy coś, to może. A jak zjem tą truciznę? Nie mogę. Dobra, pójdźmy tu. Jeszcze jak nas życie nie wykończy, to trucizna. Dobra, 4 życia. Wow, ale faza. Dobra. Złazimy na brzeg. I umrzemy sobie spokojnie chodząc. Joko faza. Tu spoczniemy przy jakimś drzewie. Jezu, jaka psycha tej. Jo jebie. 2 HP. Okej. Spokojnie, na wyspie umarliśmy. Żyjemy! Jest! Wiedziałem, że gdzieś jest totem wskrzeszenia. Ja to żem czuł, dziękuję, a więc nie giniemy! Ja czułem, że jest tu totem wskrzeszenia. Ja wiedziałem, że my dziś mamy totem wskrzeszenia, niestety. Kurwa, umarliśmy. W chuj daleko. Musimy zrobić tratwę, by iść do tej tratwy i z tej tratwy polecieć na... po tamtą tratwę, dobra. A moja psychika znowu wygląda jak gówno. Jeszcze się za... gra postanowiła się zlagować. Fajnie. Dobra, z psychiką sobie poradzimy, jak widać. Już jest na całkiem... Czy one cały czas się jakieś rozmnażają? Bo ja mam takie wrażenie, bo ich tu jest od... naprawdę cholery.
Mandragorię. Ej, czy my nie my... No kurwa! Zajebały mi mandragorię i chuj. Pierdolcie się na mordę. Cholipcia, no. Tu niestety, zobaczcie, już mamy tam chyba 200 psychiki łącznie. Więc 14 dzień, nasza sytuacja jest w pizdu słaba. Jeszcze jak będą jakieś wilki czy coś, to jesteśmy już porojobieni, nie? Kurde, jebane małpy, no. Boże święty, jak się laguje! Boże, nie laguj się! Czemu to się tak laguje? Ja mogę, ja wiem, ja, tu mi się odpalił w tle jakiś zajebany program. No, znając życie. Czy coś. No ej, małpy, wypierdalać. Halo! Wypadł. Jo, od chuja tu tych małp tej. Dobra. Szukamy jakiegoś kamienia. Niestety moją wielką obawą jest to, że my tu nie znajdziemy żadnego kamienia. Choć na tym biomie kamiennym powinny być jakieś kamienie. A konkretnie potrzebujemy... jak to się nazywa? Krzemień, tak? Flint, to jest krzemień. Okej, jeden mamy. Ej, niech się ponapieprzają pająki z tymi... z małpami. To tak nie działa. Super. Okej, mamy już trochę flintu. I koniec dnia 14 powoli. W takim wypadku wypadałoby... ściąć jakieś drewno. Ze kurwa ściąłem drewno. Ja pierdolę. Dobra, już na ognisko w razie nocy mamy. Co zmienia faktu, że te małpy są w pizdę wkurwiające. Zbieram ci wszystko, nie? Oj. Okej, nasza psychika już mega ładnie, spoko wygląda. Jedzonkiem jest trochę słabiej. Ale strasznie głośna ta muzyka, ja mam nadzieję, że mnie wszystko słychać. Ale mówię, dzisiaj jest takie nieprzygotowanie, bo już 500 tysięcy razy już mi wyłączyło tą grę i razem z programem i wszystko. Więc jakaś masakra dzisiaj, no ale... Dobra. Zrobimy tratwę. Potrzebujemy 6 drewna. Biorąc pod uwagę, że jeszcze zrobimy gdzieś tutaj ognisko, to kilka trochę tego drewna więcej by się przydało. Ale to da się ze spokojem załatwić. Dobra, jeszcze póki nam dzień się nie skończył jeszcze, to możemy coś sensownego zrobić. Dobra, mamy jakieś jajko tam zdążyłem zebrać. Okej, noc się zbiera. Oj, oddawać. Dobra. Nie mam patyków, by zrobić jakąś siekierkę. Ale to ze spokojem gdzieś tam możemy załatwić zaraz. Albo i nie. Patyki.
Patyki, gdzie są patyki? Boże święty. Nie ma na tej wyspie patyków? No ja jebie. Dobra. Ten brzybek pomaga na psychikę, więc spoko. Ten kwiatek zawsze to kwiatek jest. Tu jakieś patyki to też się przydadzą. Okej, zbudujmy już campfire. I wszystkie właściwie te kwiatki mogę dowalić do ognia, bo mi są niepotrzebne. Upieczę sobie przy okazji gdzieś tam jajko. No właśnie tak czułem, że my gdzieś tutaj zostawiliśmy kamień wskrzeszenia. I że dane nam jest przetrwać więcej dni. Nie po to się, kurde, męczę tutaj, by nagle umrzeć. Już tak zawsze mi szkoda, jak tak 14 jest dzień czy coś takiego. A tu ginę. Czekamy na koniec i spadamy z tej wyspy. Dam ci to. Nie chcesz? A jak to rzucę, to zaraz bierzesz na ty górę, debilu mały. Dalej, koniec. Come on. No, dawaj. Zrobiłbym coś pożytecznego, ale właściwie to upiekłbym mandragory. Ej, upiekę, ale nie, to w sumie nie jest mi niepotrzebne. Dobra. Dobra, no to płyniemy. Płyniemy po nasze rzeczy, właściwie jakbym zapamiętał, że tu był kamień wskrzeszenia, to bym nie odwalił czegoś takiego, że zostawiłem, kurde, tak daleko. Tak daleko te wszystkie rzeczy. Wiem, że na pewno można tu wędkę zrobić. Oj, możemy zrobić Chiminella. Fire and... Aha! To chyba daje nam to, że jak mamy te wiatry, to dzięki temu nie zwiewa nam ognia. Okej. I to jakieś ciekawe rzeczy, myślę. Nie ma nic takiego. Musimy następnym razem naprawdę poszukać tych. To będzie nasz cel, poszukać... poszukać tych rafy kolorowej. Kora, kurde no! Weź, niech ktoś mi napisze, jak to się mówi. Albo pisze. Rafa kolorowa. Dobra. Kolo. Na czas moich odcinków nazwijmy rafę koralową kolo. Okej, bo jestem gałganem i nie umiem mówić, więc... Jeżeli potem będziesz pisał mi w komentarzu, co to znaczy kolo, to znaczy, że nie oglądałeś tego odcinka. Ja będę wiedział, ja będę wiedział. Dobra, czyli płyniemy po prostu hęże daleko. Z powrotem aż tam, przy okazji zbieram gdzieś tam seaweed. Ale mamy mało życia. Dobra. Trochę gałgańską śmiercią żeśmy umarli. No, odpychaj się od tych fal, bo tak szybciej. O, teraz otwarte morze to. Powinno być dużo fal, halo, fale. Super.
No nie! No what? Nie! Kurwa, no nie. Ja pierdolę, nie. Kurwa, no jak? Wypierdalać! Kurwa! No nie, spierdalać stąd, debile małe, jebane w pizdę. Kurwa! Znajdziemy, chuj, znajdę! Znajdę ten. Pierdolę. Chuj, znajdę Rafę Korarową. Rafa Korarowa, Kolarowa, a nie, to te rybki. No odpierdolcie się! Tak właśnie się skończy, tak właśnie zakończy się seria. Ja nie wiem, czemu one mnie atakują. No dobra, pierdalmy je wcześniej, nie no, ale... Zapamiętują kurwa twarze, czy co? Spierdalać! Wypierdalaj! Kurwa! No i drodzy moi kochani, tak właśnie zakończy się seria, w której mogliście być uczestnikami, znaczy sezon. Kurwa, spierdalaj! No. Jestem wkurzony, no nie. Serio? No jak, zginąć w jednym odcinku dwa razy, no przecież to niepojęte jest. A jak zjem mandragorię, czy coś? No już będę musiał, bo zaraz umrę. Super. Płyń! Płyń. 27 HP. Dasz radę. No szybciej może. Dobra, wyłażę tu. Kurwa, no nie, tam jestem ptak. No ty jego jajko. Nie, wypierdalaj! Po prostu wszędzie jakaś chujnia, nie? Gdziekolwiek nie pójdziesz, to od kurde, to jeszcze jakiś wąż chce mnie zajebać. No super. Dawno się tak świetnie nie bawiłem. No wpierdol te nasiona czy coś. Zrób pierdolone ognisko. I dziękuję, teraz ryzykuję, albo koniec, albo skończymy, albo przeżyjemy. Dobra, nie jest tak źle. No i teraz upiekłem tą mandragorię i gdzie ona jest, przepraszam, do chuja Wacława. Tu jest, dobra, jem ją. Ej, stop. Dobra, to jakoś fajnie to życie nam reperuje, okej. Całkiem spoczko. Weźmy to i zjedzmy to mięso. Dobra, jest już, zaczyna się noc robić. Ja nie wiem, czy ja chcę wypływać na pewno. Znaczy ja wiem, raczej nie chcę wypływać. Jak co? Mamy mandragorię, która przywraca nam prawie całe serduszko. Więc jakaś tam nikła szansa na to, że my to przeżyjemy jest. Czy ja wziąłem może maczetę? Chyba nie wziąłem. Nie widzę tu maczety. Tylko żeby jakiś wąż mnie znowu nie pierdalnął. Wiecie co? Zrobimy, by się szybciej przemieszczać. Zrobimy... Nie wiem, czy do tego można? Nie, do tego nie można. No ale zrobiłem żagiel. To właściwie gdzie... Stop. To właściwie gdzie mi została tamta łódka? A, tu. Super. Dobra, fajnie. A do tej łódki co potrzebuje? 3 deski, 4 te. Ej, to da się załatwić, byśmy szybciej się przemieszczali, to jest sensowny pomysł. No to już kurwa wyjdź. To wywalę. Dość bardzo szybko bym powiedział, zabiera nam to życia. Cholernie szybko.
No wywal to, Boże! Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze trzy. O chuj! Dziękuję! Mam pochodnie. Huhu. Nie no, po prostu życie na krawędzi. Szybko dodaj coś. Dobra, dodaj to. Jo jeby. Nie no, po prostu rządzimy. Znaczy przegrywamy na razie i to dostajemy ostro w dupę od gry, która mówi nam, że przetrwanie, że granie w tą grę jest kurewsko trudne. Ale nie narzekajmy. Osiedlanie się w nocy obok pająków, no nie jest zbyt dobrym pomysłem, szczególnie że jeden kurwa na mnie patrzy jak na idiotę. Ale powiedział, że chuj. Debili nie atakuje. Już sobie poszedł. Potrzebujemy 9 drewna. Mamy na razie 4. Tu będzie prawdopodobnie 5, czy jeszcze 3 drewna gdzieś tam potrzeba. 3 drewna do zrobienia tej łódki. Przy okazji gdzieś tam upiekę seaweed. 3 muszę sobie zostawić, bo on całkiem sensownie nam to życie leczy. Okej, mam 60, no to nie jest najgorzej. Jak co, mamy zawsze mandragorię. Dobra, zaraz możemy, będziemy mogli zrobić tą łódkę. To wypierdzielę. Idę ściąć kawałek. Idę ściąć, potrzebujemy jeszcze 4 drewna? Czy 6? Nie, no tak, jeszcze 4 drewna. Kurwa, nie, wypierdalaj. To jest właśnie ten, co mnie zatruł. Jeszcze dostać od niego, to już w ogóle koniec byłby. Walczy... KURWA! Wypierdalać! Jebane kurwa downy pierdolone w pizdę twojej matki. Zapierdolę cię, jebany cwelu. No i widzisz. Na chuj ci było ginąć. Ja z góry... KURWA NIE! Pierdolcie się na mordy! Jak? Dlaczego dzisiaj? Dlaczego w tym momencie z każdego drzewa wypada mi jebany wąż? Wypierdalać dwa nawet! No nie! Wypierdalać powiedziałem! Wypierdalać! Kurwa, co za beznadziejna gra dla beznadziejnych ludzi. Absolutnie nie polecam. No i halo! No i co, mamy już 3? Nie, są 2 jakim cudem. Jezu! Jak ja nienawidzę tej gry, umrzemy zaraz. Poczekamy do 2 i zjemy mandragorię. I szybko wypierdalaj se drewno. 4 potrzeba. 4 są. Dobra, jemy mandragory, nie ma innej opcji. Dobra, życie mamy dość dużo tego. Więc teraz robimy tą łódkę tutaj. I liczymy. Czy oni mnie podwójnie zarazili tak jakby i dostaję podwójne życie mi odejmuje? Jak tak, to... Nie, no nie. Ale odejmuje bardzo... Ej, tak chyba! Dobra. Także, było... Miło, że oglądaliście tą serię. Ej, no co jest? Halo! Dobra. Słuchajcie, wiem, ten odcinek będzie trochę dłuższy, zresztą jak połowa moich odcinków. Zresztą wszystkie moje odcinki są długie. Cieszę, że żeby znaleźć Rafę, płyniemy w złą stronę, no ale... Trudno. Napieprzamy, bo nie ma innej opcji. I potem spadamy na tą wyspę. Musimy znaleźć Rafę i koniec. Absolutnie. Patrz jak jesteśmy koksy, nie? 63 życia. Bardzo bym powiedział, bardzo słabo. Oj, chyba za daleko już wypłynęliśmy. Aha, co się, że tu w ogóle się kończy cała, gdzieś tu mapa.
Więc absolutnie spadamy w drugą stronę. Co to jakieś ryba miecznik? Czy tam piła, czy... Ha, ryba piła. Ha, śmieszne słowo. No, nie śmieszne. Dobra, kurwa, nie. Tylko jeszcze, żeby mnie zamógł. Szukamy Rafy. Rafa będzie właśnie na takim biomie gdzieś. 41 życia. Wóz albo przewóz, albo giniemy na morzu. Albo znajdujemy Rafę, wykopujemy i spieprzamy. I przeżyjemy. Nie, to było... To by było coś epickiego, byśmy teraz Rafę znaleźli. To by było naprawdę coś... To by był taki prezent od gry. Prezent od Boga. Który by mi powiedział, synu... Żyj, aby mu powiedział, tak ojcze. Dobra, nawet byśmy chyba nawet nie zdążyli z powrotem iść. Dobra, coś, że gdzieś tu będzie Rafa, ale... Nie, są tylko te gałgany. Których absolutnie trzeba unikać. Dobra. Już chciałem napisać, już wymyśliłem, jaki będzie tytuł. Tytuł miał być, o, jednak żyjemy i mam się dobrze. Jednak żyję i mam się dobrze. Tytuł jednak będzie koniec. Albo coś w tym stylu. Trzy życia. Tak, otóż skończył się nasz żywot. Jak nas Bóg stworzył, tak i my teraz umieramy na morzu. Bo przecież, a jakby... Tak, giniemy na morzu, może ktoś znajdzie te rzeczy. Przy okazji odblokowujemy sobie dwie postacie naraz. No, bardzo najsowo. Wyjdźmy do menu głównego, w którym to skończy, zaczęliśmy naszą przygodę i tak kończymy na odcinku czwartym bodajże, o ile dobrze liczę. Dzięki jeszcze raz, że obejrzeliście. Jeżeli oczywiście wam się podobało, zostaw lajka, skomentuj ten film i zostaw subskrypcję, jeżeli tego jeszcze nie robisz, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach z gry jakieś tam. Pa!